Hej, hej, hej! Wyglądam jak wieśniak, wiem o tym doskonale, ponieważ nie zmieniłam stroju od live'a. No i już o wiele lepiej! A dzisiaj witam was w odcinku najbardziej używanych opcji na Movistar Planet. Oczywiście opcje są wybrane przeze mnie, opcji najbardziej używanych jest bardzo dużo, więc oczywiście nie uwzględniłam wszystkich. Wybrałam ich 6, a jeżeli ty zauważyłeś jakąś najbardziej używaną opcję na Movistar Planet, której nie było u mnie na odcinku, to koniecznie napisz ją w komentarzu, a zrobię odcinek z komentarzy widzów. Więc 1000 łapek w górę i robimy odcinek z komentarzy widzów. Więc zostaw łapkę w górę. Oczywiście pierwszą, najbardziej używaną opcją jest moim zdaniem zmień hasło. Ile razy podaliście komuś hasło, żeby coś zrobił na waszym koncie, a później je zmienialiście? Pewnie dużo. Ja na przykład często zmieniam hasło. Nawet możemy zmienić hasło tylko dlatego, żeby ktoś nam się nie włamał, bo po jakimś czasie hasło staje się stare i zmieniamy na nowe. Zmiana statusu jest u mnie na drugim miejscu. Ja status zmieniam bardzo często, może na przykład dlatego, że jestem youtuberką i często w statusie piszę o nowych filmach, które pojawiają się na kanale, ale także, żeby poinformować swoich przyjaciół na Movistar Planet o czymś, co właśnie zrobiłam. Są także osoby, które nie zmieniają statusu zbyt często, no ale myślę, że większość z nas to robi. Sklep z ubraniami. Powiedzmy szczerze, za każdym nowym motywem wchodzimy do sklepu, aby zobaczyć nowe ubrania, które nie zawsze są nowe, no ale większość powinna być nowych. Często tutaj właśnie wchodzimy, oglądamy oraz kupujemy. No bo co nowe, to trzeba mieć. Poczta. Jest to najbardziej używana funkcja na MSP chyba od dawna. Wiadomości były od samego początku i dlatego gra Movistar Planet jest między innymi do tego, aby poznawać znajomych. Ja wchodzę bardzo często w pocztę, między innymi, żeby podpisywać widzom, bądź poddawać grafy, albo podziękować za prezent, bądź uśmiech z Blockstar Planet. Więc wyprzedzając wszystkie pytania, które zadajecie, między innymi właśnie, gdzie można się ze mną skontaktować, gdzie można ze mną popisać, na każdym social mediu, najczęściej jestem na Facebooku, Messengerze, Snapie i Instagramie, oraz na Movistar Planet tak, że możecie pisać. Postaram się odpisać. Kolejną opcję już niestety zaprezentowałam wcześniej, czyli dawanie autografów. Przyznajmy się, kto nie robi graf za graf, bądź dajemy po prostu komuś grafa. U mnie to się zawsze sprawdza, kiedy właśnie wchodzę w pocztę, rozdaję autografy, bądź na live'ie obiecam, że rozdam grafy. No i wtedy opcja jest bardzo używana. Poza tym pomagamy także innym w boosterze, levelu. No i ostatnia, najczęściej używana opcja na Movistar Planet, czyli wydawanie Star Coinsów. Tak się złożyło, że już wcześniej wspomniałam o zakupach, więc tej opcji nie mogło tutaj zabraknąć. Oczywiście za każdym nowym motywem staramy kupić się jak najwięcej ubrań, animacji oraz nowych rzeczy, jak i tła. Starcoinsy na Movistar Planet to nasza waluta, którą mniej więcej za wszystko płacimy. Oczywiście są też diamenty, ale diamentów posiada mniejsza ilość osób, ponieważ diamenty niestety, ale trzeba kupować. W tym odcinku, moi drodzy, byłoby to na tyle, więc koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale z dzwoneczkiem, jeżeli tego jeszcze nie robicie, a w komentarzach piszcie swoje propozycje najczęściej używanych opcji na Movistar Planet. Pozdrawiam także parę osób widocznych na ekranie, które poza live'em dały mi donata. Jeżeli chcesz być pozdrowiony z donata poza live'em, linka masz poniżej w opisie tego filmu. Oraz osoby, które dały coś z kolekcji Drip na konto Kolekcja Krali. Jeżeli dacie tam coś z kolekcji Drip, pozdrawiam was na odcinku oraz dodaję do znajomych, więc jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie.